Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród odpowiedzi oznaczonych literami A i B oraz spośród odpowiedzi oznaczonych literami C i D. 78 gram to... Mamy zamienić 78 gram na kilogramy. Ponieważ kilogram ma 1000 gram, więc 78 gram to będzie 78 tysięcznych kilograma. W związku z tym to będzie 0,78 tysięcznych kilograma, czyli odpowiedź A. I drugie zdanie. Z dwóch mas 6400 gram oraz 45 dekagram większa jest. No i teraz zamieńmy dekagramy na gramy. 1 dekagram ma 10 gram, a my mamy 45 dekagram. Więc to będzie 450 gram. Czyli co możemy powiedzieć? Że odpowiedź C jest większa. Dlaczego? 6400 gram jest większa od 450 gram. A my mamy wskazać liczbę większą, więc to będzie odpowiedź C. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.